Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Demundias i zapraszam na drugi odcinek z serii Zagrajmy w Remnant From the Ashes. I ostatnio poznaliśmy wstęp, taki fabularny do tej właśnie gry, oraz udało nam się wykonać pierwsze zadanie, czyli przywrócić zasilanie w bazie. Udaliśmy się do reaktora, stoczyliśmy walkę z hordą korzeni, z hordą demonów. No i teraz musimy po prostu poinformować dowódcę, a w zasadzie panią Ford. Ellen Ford, że udało nam się wykonać to, co nam po prostu zleciła, ale przy okazji możemy porozwalać jeszcze parę skrzynek i zdobyć troszkę pieniędzy, można tak powiedzieć, bo te właśnie fragmenty złomu, ten złom po prostu, to są pieniądze w tej grze, tak w ramach przypomnienia. Dajcie znać, jak wam się gra podoba, bo jestem naprawdę bardzo ciekaw. Pamiętajcie, że poprzedni odcinek to było po prostu jeszcze takie spokojne wprowadzenie, także dzisiaj myślę, że już rozpocznie się taka gra właściwa. No ale najpierw oczywiście porozmawiajmy z Ellen. Glad to see you got the reactor running. And I see Reggie gave you the dragon heart. Gdzie ona to widzi? He wouldn't part with an artifact that powerful without a good reason. Okej, czyli chyba nie dają nam tego każdej osobie, która tutaj przychodzi. Coś wspominał o założycielu World 13. I suppose his notes would be useful to you. Very well. Reggie may play the old fool, but his judgment is rarely off the mark. You've proven yourself reliable, stranger. No mówiłem, że będę wartościowy. Zrobimy, co mogę zrobić. Znaczy, zobaczę, co mogę zrobić, żeby wam pomóc spokojnie. But I doubt you'll last long out there without help. Go see Riggs and McCabe downstairs. They'll fit you with better gear. O, i to mi się podoba. Dobrze. W takim razie chodźmy po lepszy ekwipunek w końcu przed naszą pierwszą taką prawdziwą i bardzo wymagającą wyprawą. To jest tak naprawdę jeszcze, moi drodzy, końcówka tutoriala, można powiedzieć. Właśnie w momencie, kiedy odbierzemy ten lepszy ekwipunek i uzbrojenie, gra nas zrzuci na głęboką wodę. Ale to za chwilę zobaczycie. Chodźmy w takim razie do nich. Najpierw sobie pogadamy może z tą panią, która była bardzo nieuprzejma już przy pierwszym kontakcie. What? Co dopiero teraz? Witaj. Commander already came by. Ford's gonna give my time to every stray who wanders in, and we're having words. I'm McCabe. I'm the engineer, and you're a pain in my ass. I'm not some scrap peddler. Got it? I don't upgrade trash. Czy zawsze jesteś taka? It's the apocalypse. I can be as grumpy as I damn well please. Let's see what we're dealing with here. From the look of that rifle, you're not getting close to the action. This'll keep those weeds in your sights. That's all you get for now. Get me more components and I'll make more. For a fee. Now get out of here. I'm tired of your yapping jaw. Yeah, yeah. No dobra, mamy modyfikację broni. Czym to jest? To jest właśnie ten tak zwany, powiedzmy, skill danej broni. To znaczy, to możemy wpakować do każdej broni, ale możemy tylko jeden mieć przypisany do jednej konkretnej broni. To znaczy, nie możemy takiego skilla mieć na przykład i w pistolecie, i strzelbie. I w pistolecie, i snajperce. Tylko na przykład w pistolecie lub w strzelbie. Generalnie możemy to sobie ładować. Tutaj będzie taki pasek, jak zresztą sami widzicie. I jeżeli dojdzie to do końca, możemy skorzystać sobie z danej umiejętności. Czyli na przykład ze zwiększonych obrażeń, z możliwości podpalania przez jakiś czas przeciwnika swoimi kulami i tak dalej, i tak dalej. Czy widzenie przez ściany, jak na przykład tutaj mój Hunter ma. Więc to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. No i tutaj niektóre z tych efektów działają nagle, niektóre działają przez jakiś czas, niektóre po prostu to jest alternatywny tryb ognia, więc to jest naprawdę bardzo zróżnicowane. No i jeszcze gra nam po prostu tutaj tłumaczy, w jaki sposób możemy to ustawić sobie. Czyli tak, na przykład wchodzimy sobie tutaj. Ustawiamy Hunter's Mark, czyli to, co wybrałem, wybierając swoją klasę, tak w cudzysłowie, ostatnio. I wpakujemy to sobie. Mam to teraz wyekwipowane. Brakuje, znaczy tu mam jeszcze jeden slot, nie? Ale aktualnie no mam tylko jedną umiejętność, także nic nie zrobię. Co to robi? Zaznacza wszystkich przeciwników, znaczy oznacza, którzy znajdują się w dystansie do 40 metrów ode mnie. I
moich sojuszników. Zwiększa oczywiście szansę zadania krytycznych obrażeń przeciwnikom o 15% i trwa 60 sekund. Tutaj jest moja waluta, tak swoją drogą, 242. Złomu na razie posiadam. I X-em możemy się przełączać. W sensie, która broń ma być tą moją główną, nie? Ale powiedzmy, że ja chcę, żeby moja główna broń to był karabin, więc to sobie wyciągniemy z pistoletu i wpakujemy do karabinu na ten slot. I teraz to jest przypisane po prostu do karabinu. Tylko oczywiście to trzeba będzie naładować, a ładuje się strzelając. I trafiając. To z tym jest większy problem. Hey friend. Ah, thanks for getting the power back on. Ford mentioned we should help you get sorted for the city. As a thanks for getting us out of a bind. Ah, maybe we can put your old blade to good use after all. Ah, let me look. Okej, okay, mamy żelazo i 150 skrapu. Naprawianie i ulepszanie ekwipunku, znaczy ulepszanie po prostu. Rix może ulepszyć nasze bronie i zbroje za pomocą po prostu konkretnych materiałów, które możemy znaleźć w świecie lub z pokonanych przeciwników. Możemy ich złupić jakby w ten sposób. I ulepszanie naszych broni i zbroi oczywiście jest esencją gry i może nam po prostu pomóc w sprostaniu wyzwaniu, jakie ta gra stawia. No, bez tego byłoby naprawdę ciężko. Więc teraz przed nami jest decyzja. Czy ulepszamy sobie karabin, czy pistolet, czy być może miecz? Ja myślę, że będzie to oczywisty wybór i będzie to karabin. Także ulepszmy to sobie, ale nie warto wszystko dawać tylko w jedną broń. Choć na początku gry raczej to zrobię. Brakuje mi jeszcze 4 sztuk żelaza, żeby ulepszyć na plus 3. A różnica byłaby spora, bo z 66 obrażeń skakujemy na poziom 71,5. Tutaj bym mógł to w sumie nawet zrobić, bo posiadam takie żelazo, ale z kolei nie posiadam wystarczającej ilości złomu. Mam 92 sztuki, a to wymaga aż 150, więc to sobie na razie zostawimy. No i mamy też zbroję, ale zbroi na razie ulepszać nie będę, bo i tak jest na maksymalnym możliwym poziomie. To jest podstawowy ekwipunek. It's not the strongest stuff. Świetnie. More protection than what you've got. Ah, there you go. A bit sturdier. Every little kurtka łowcy. No wiele to razy lepiej wygląda, nie? Od razu jak prawdziwy. Kurde, eksplorator pustkowi, jakiś postapokaliptycznym świecie wyglądamy. It's true. We don't have much, but you did right by us. Best we do right by you. If you need any weapon upgrades in the future, come see me. Jasne. I bet Ford will see you fit to leave now. Here's hoping there's not an army of Deadwood waiting for you out there. Dobra, tak jak Ford nam zresztą też mówił, musimy do niej wrócić. Tu jeszcze mamy takie przypomnienie, że powinniśmy to zaraz zrobić. Ale naprawdę, no teraz... Teraz to dopiero wyglądamy. Podoba mi się, naprawdę niesamowicie klimatyczna jest ta gra. Dobra, wejdziemy sobie na górę. Chodźmy od razu do Fort. Nie ma sensu tutaj zwlekać. Good to see you more equipped. Riggs and McCabe do good work. I hope this will be enough to get you on your way. We can't leave by the gates now, but the founder, my grandfather, gave me this key years ago. He said we should only use it when there's no other choice. Well, we are out of choices. Considering you stuck your neck out for us, it seems fitting you do the honors. Take it. There's a terminal downstairs in the main room. Use the key there. With any luck, we can get the thing running. Oh. Don't thank me just yet. Zobaczymy, czy zadziała, nie? Ale bardzo szybko trzeba przyznać, że zdobyliśmy ich zaufanie i docenili naszą robotę, jaką dla nich zrobiliśmy. Tak naprawdę jedyne co, to odpaliliśmy dla nich reaktor, a oni uratowali nam życie, więc wydaje mi się, że to oni zrobili dla nas i tak więcej do tej pory. No ale cóż, dobrze się nie obrażają o to, że naprawdę okradam ich z i tak niewielu już zapasów, jakie tutaj mają. No ale dobra, myślę, że moglibyśmy podejść teraz już tutaj do naszego celu.
i odpalić to. Czy użyć tego klucza? I oczywiście komputera. Panel kontrolny. I odpalmy datle. To jest właśnie ten kluczek. Znaczy klucz do datli. To było właśnie to. Aż do dzisiaj. Red eye. Might be our only door to the outside world now. You want to get out of here? This is your shot. Coś wspominałaś o tym założycielu. My grandfather was the commander before me. They called him the founder of Ward 13. He brought everyone to Ward 13 when the Root first attacked. He was determined to learn where the Root came from. He spent so much time out there, searching. And one day, he didn't come back. Ciekawe, czy żyje, być może uwięziony gdzieś jest? Czy być może po prostu odnajdziemy jego jakieś pozostałości, jakieś szczątki? Czy miał jakieś, czy zostawił może jakieś wskazówki o tych korzeniach, o tym korzeniu? Czy myślisz, że może wciąż żyje? Pierwsze pytanie myślę, że jest bardziej racjonalne. There's a room just outside the ward. All his notes, any hint of where he went. It's there. If you want to reach the atoll, he may be the last one who knew how to get there. Listen, I know this has all been a bit rough for you. Been rough for everyone. But you came through for us. For that I'm grateful. You're welcome back anytime. Good luck. Dziękuję. No jestem bardzo ciekaw właśnie, o co chodzi z tym rootem całym. Jakby skąd to się wzięło i jakby czego jest, jakie to jest źródło. Wiem, że na naszej drodze będzie naprawdę masa bossów, masa przeciwników i że to będzie niesamowicie wręcz ciężkie zadanie, ale jestem bardzo ciekaw, jak wam się ta gra podoba i czy chcielibyście zobaczyć z tego pełnoprawną serię, czy być może skończymy to na, nie wiem, 3-4 odcinkach. Od teraz, moi drodzy, nasza sesja jest już otwarta jakby na zaproszenia innych graczy, także od teraz można powiedzieć, że mamy prawdziwy Remnant from the Ashes. Tak się właśnie zaczyna Remnant, ponieważ to wszystko to był tutorial. Robi wrażenie, co? Rozwalmy te skrzynie. Standardowo. Nie zabierajmy się stąd. Jeszcze coś przeoczyłem. Użyj checkpointu. No i w ten sposób możemy sobie zmienić ustawienia świata, czyli jesteśmy aktualnie w kampanii, która jest aktywna, From the Ashes się nazywa. 55 sekund na razie mamy, dlatego że dopiero po ukończeniu tutoriala ona się liczy. Poziom trudności normalny. Możemy sobie, zobaczcie, przerolować kampanię, czyli zmienić na przykład rozstaw poziomów, przeciwników, jeżeli byśmy sobie, nie wiem, nie dawali rady, albo chcielibyśmy się zmierzyć z innym wyzwaniem. Bardzo ciekawa sprawa. My oczywiście niczego nie widzieliśmy, także lecimy do kryjówki założyciela. No i zobaczymy, jakie wskazówki pozostawił dla nas dziadek teraz aktualnej, już obecnej pani komander, pani dowódcy tutaj, czyli Ellen. Ellen Ford. Dlaczego zawsze tak to mówię, ale lubię jej postać. Taka, da się lubić. Twarda, widać, że twardą ręką tutaj rządzi, ale trzeba w takich warunkach, żeby zmobilizować ludzi, żeby mogli przetrwać. No i moi drodzy, bardzo szybko się przenieśliśmy właśnie do kryjówki, która jest już na powierzchni, tak jak słyszeliśmy wcześniej. Także zobaczmy, co takiego udałoby się nam tutaj odkryć. Jak będzie wyglądało na zewnątrz. Mało co widzieliśmy, było ciemno, byliśmy na wybrzeżu jakimś. Muzyka robi naprawdę świetne wrażenie. Mamy informacje. Ha! Zobaczcie, był... Always your daughter, Nadine. Ha!
Me and Ellen have had to do it without you. Klucz do naszej bazy. To już czytaliśmy. Myślałem, że być może jakoś zniknie. Oilskin tonic. Jest to bardzo istotny przedmiot, dlatego że pozwala... Jezu, jak to wygląda. To był jakiś uwięziony chyba. Nie wiem, jak on to w ogóle mógł zrobić. Labirynt. Mapy. Co to jest labirynt? Wzywa na wejście. Jakieś zdjęcia potworów. Robi to naprawdę fajny klimat. I patrzcie, co mamy tutaj. Mówiłem, że nie będzie takich za dużo sekretów, ale trochę jest. Zobaczmy, co jest tutaj. Skrywane. Sam sobie kluczek jest szalenie istotny i z niego sobie zaraz skorzystamy. Damn it, Alan. To nie moja wina, że twoja matka odeszła. Kurczę, byli pogodzeni z tym losem. She's gone. Evelyn rozumiała, że chciała tak bardzo zniszczenia korzenia. Tak bardzo, ale teraz odeszła. Odeszła. Jakiś pamiętnik. Próbowałem znowu rozmawiać z Ellen. Ciekawe, czy Ellen była świadoma tego, o czym myślał. Powiedzmy jej poprzednik, tak? I mamy, moi drodzy, nowy ekwipunek. Zobaczmy go sobie od razu. To jest ten tonik, który podniosłem. Powiedziałem, że to jest szalenie istotny przedmiot, dlatego że on pozwala usunąć status zainfekowanego. Po prostu usuwa nam chorobę i zwiększa też o 30% odporność na ród, na tę właśnie zarazę. I trwa przez 10 minut. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Choroba jest straszna, ale o niej opowiem wam później, jak złapię ją po prostu. Ekwipunek nowy jest o wiele lepszy. Troszkę cięższy, o 4 w zasadzie. No nie na każdy status jest to przedmiot zapewniający lepszą odporność, natomiast mimo wszystko myślę, że to sobie oczywiście warto założyć. I na głowę nic nowego nie założę, aczkolwiek buty możemy sobie zmienić chociażby. No i teraz wyglądamy w ten sposób. Widać, że na brzuchu mamy w końcu jakąś zbroję, powiedzmy taką prawie płytową do obrony. No wcześniej mieliśmy po prostu białą koszulkę tam, także no to nie była chyba najlepsza na świecie obrona. Przerolować się nie da, niestety. Musimy wychodzić w ten sposób. Czy coś jeszcze więcej znajdę? Chyba nie za bardzo. Moi drodzy, witamy na powierzchni. From the Ashes. Przeszukaj miasto na dowódcy. Robi wrażenie. A niektórzy narzekali w recenzjach, na Steamie chociażby, ale i recenzenci na grafikę w tej grze. Ja tego zupełnie nie rozumiem. Naprawdę to wygląda, moim zdaniem, bardzo ładnie. Ma klimat, takie delikatne kolory. Taka sepia trochę. No idealnie pasuje do tego charakteru postapokaliptycznego, moim zdaniem. Dobra, to już nic więcej nie ma, ale naprawdę warto sprawdzać każdy zakamarek, ponieważ może się wydawać, że to jest, słuchajcie, liniowa lokacja. Prosta droga, ulica. Aczkolwiek z sekretów ta gra ma od groma. Czy ja przeładowałem? Przeładowałem. Jak każdy prawdziwy gracz po jednym strzale. Coś po drugiej stronie tego autobusu wielkiego słyszałem. I niech was nie zwiedzie też... Kurde. Jak to nie trafiło? Może trochę... Taki łatwiejszy etap z tymi przeciwnikami, którzy giną po jednym headshocie, tak jak teraz. Bo gra jest naprawdę piekielnie ciężka. Trzeba wziąć w ogóle poprawkę, że... Jest to kołysanie. Jakie uniki? Zwróć uwagę, teraz postaram się nie gadać, jak będę strzelać. Jak fajnie się niesie ten głos w ogóle. Ten huk wystrzału.
Nie możemy wejść? Nie. A tutaj? Nie podciągniemy się, dobra. Czy mamy raczej prostą drogę? Co tu jest? Nie do otwarcia z tej strony. Niestety nie można tego otworzyć, tak? A szkoda. No chodź tutaj, przyjacielu. Chcę korzystać też z tego przywileju, jaki mam w związku z tym wyborem klasy. Jestem długodystansowcem, więc czemu mam ich tak nie eliminować, nie? Headshot, ładnie. I kolejny. I kolejny. No teraz nie, ale to jest, moi drodzy, coś większego. Dobrze, że wybiłem tych pomagierów. I to jest ta moja zdolność. Mam większą szansę na krytyki. Pięknie! Bez zatrzymania żadnych obrażeń. Amunicja do długiej broni, skrapy, aż 76 i kryształ jakiś. Podejrzewam, że do ulepszeń. W ogóle zobaczcie, jak nasza postać teraz wygląda. Obłędnie. Być może to będzie nawet miniaturka tego filmu. Powinniśmy widzieć zagrożenie przez ściany, więc skoro nikogo nie widzę, to raczej mogę śmiało powiedzieć, że hej, tu jest czysto. A, dobra, teraz jest. Żegnamy. Piękne obrażenia wchodzą. Nie no. Tu jest. To jest 40 metrów? Myślałem, że trochę więcej. Czy że te 40 metrów to jest trochę dalej? Zobaczmy ten kryształ. Tak, to jest do ulepszeń. Bardzo rzadki materiał, moi drodzy. Zobaczmy, czy wyjdziemy. Wyjdziemy, to przez szybę, kurde. A jak? Tu są jakieś pieniądze. A nie, żelazo, dobra, będzie do kolejnych ulepszeń. Bardzo dobrze. To jest jakaś apteka chyba, leki. No, wszelkiego rodzaju zasoby się przydadzą do tak ciężkiej gry. Powiem wam, że amunicja jest wbrew pozorom tutaj problemem, więc naprawdę takich słabszych przeciwników warto po prostu zabijać w zwarciu. Nawet za chwilę zacznę to robić, bo mam tylko 20 pocisków już w tym. No z pistoletu raczej tak średnio by było, żebym walczył. Jak jesteś blisko na headshota, no to spoko, ale w innej sytuacji to tak troszkę cienko to widzę. Ciekawe, czy tutaj czegoś nie przegapiłem. Nie. O, przegapiłem. Widzicie, dwa uderzenia, dwa strzały, nie? Jak nie trafimy w głowę, więc wcale tak źle nie walczy się w zwarciu z nimi. Może coś będzie po drugiej stronie? Weszliśmy niejako na wyższe piętro, tu można było zaskoczyć, tam co powiedziałem, że apteka jest, także to jest powrót. Poza taką paletą, w której nic nie było, zupełnie żadnych skarbów, trochę pech. Ale możemy wejść na wyższe piętro, być może to nam popłaci jakoś. No, nic nie widzę zupełnie na swojej drodze. Tutaj też nie. Balkonik może? Nie, zupełnie pusto. No to pech. Na szczęście bez straty życia. Trochę to było ryzykowne. Ale dobra, moi drodzy, myślę, że od tego momentu będziemy kontynuowali kolejny odcinek z serii Remnant from the Ashes, także mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny za każdego lajka. Oczywiście zachęcam do komentowania, no i oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, żeby być na bieżąco. Wielkie dzięki!
że wytrwaliście do końca. Dajcie znać, jak wam się gra podoba. Czy chcecie więcej odcinków? Myślę, że tak do trzeciego, być może czwartego nawet nagram, żeby wam jeszcze trochę tego więcej pokazać. I później zdecydujecie właśnie wy, czy chcecie, żeby to była pełnoprawna seria, czy być może skończymy na paru materiałach pokazowych. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!